Cześć moje kochane słoneczka, witajcie na moim kanale, czyli Crazy Lobonia. Dzisiaj znowu spotykamy się z Dr. Hello Kitty. Ulala, jakie uwielbiam, słuchajcie, tego kociaka. Mam nadzieję, że wy również. I dzisiaj Hello Kitty będzie szukała swojego pomocnika do pracy, czyli dokładniej pielęgniarki lub pielęgniarza. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, trzymajcie za nią kciuki, żeby jej się udało znaleźć kogoś fajnego i przyjaznego dla ludzi. Więc w takim razie zapraszam was kochani na bajeczkę i co? Oglądamy! Hello dzieciaki! To ja, Hello Kitty! Chciałam wam się pochwalić, że dzisiaj będę szukała dla siebie pomocnika. Ostatnio mam naprawdę bardzo dużo pracy i już sama nie jestem w stanie wszystkim pomóc. I tak sobie właśnie pomyślałam, że może wy mi dzisiaj pomożecie, co? Chodźcie, chodźcie do środeczka. Teraz wystawimy ogłoszenie na specjalnej właśnie stronie, gdzie się poszukuje pracowników. Ale super, mam nadzieję, że znajdę kogoś fajnego i przyjaznego dla ludzi. Tak w ogóle, zapomniałam wam powiedzieć, kogo dzisiaj będę szukać. Pielęgniarki lub pielęgniarza. Może być to właśnie kobieta bądź mężczyzna. Zawsze druga para rąk mi się przyda. Naprawdę mam ostatnio tyle pacjentów, że sama już nie daję rady. A moja koleżanka, która zajmuje się prowadzeniem helikopteru, no wiecie, nie ma jej na co dzień ze mną, bo pomaga innym w terenie, więc czas poszukać kogoś fajnego. No dobrze, w takim razie oferta już poszła w internet, daleko w świat. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo zgłoszeń. Z tego co wiem, bardzo dużo osób poszukuje pracy. Tylko jak będę dostawała takie zgłoszenia typu, że ktoś jeszcze nie miał kontaktu w ogóle z ludźmi, to takich osób to ja chyba nie będę w ogóle brała pod uwagę. No dobrze, to ja może tutaj się troszeczkę przejdę, poczekam, aż ktoś wyśle pierwsze zgłoszenie. Powiem wam, że naprawdę mega się stresuję. Jestem ciekawa w ogóle, ile osób zgłosi swoje CV. No trudno, musimy troszeczkę poczekać, ale wiecie co? Jestem tak zdenerwowana, że chyba podejdę tutaj do środeczka, żeby sprawić te wszystkie zgłoszenia. Może już ktoś wysłał? Rety, po prostu jestem w szoku. Widzicie? Niedawno wystawiłam ofertę, a już mam 4 zgłoszenia. Sprawdźmy. No, widzę tutaj naprawdę bardzo miłe osoby, jak się patrzy na ich buźkę. No dobrze, no to w takim razie ja zadzwonię do każdej z nich i zaproszę na rozmowę kwalifikacyjną. Dzień dobry, tak, dzwonię tutaj z ambulansu Hello Kitty. Wysłała pani do nas zgłoszenie odnośnie pracy. Chciałam panią zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną. Dobrze, na godzinę 10. Wyrobi się pani? Tak? Okej, no to fantastycznie. W takim razie do zobaczenia. Juhu! Widzicie? Pierwsza kandydatka jest już zaproszona. Zobaczymy, co sobą reprezentuje. Jak ci idzie szukanie nowego pracownika? Co? Wystawiłaś już ofertę? Czy jeszcze się nad tym zastanawiasz? Wiesz co? Nie. Już wystawiłam i nawet zaprosiłam pierwszą kandydatkę dzisiaj na rozmowę. Ma być o godzinie 10. Wow, no to jestem ciekaw, kto to przyjdzie i czy lubi pracę z ludźmi. No, ja też jestem ciekawa. No ale co będzie, to będzie. Gdyby ta pani mi się nie spodobała, zawsze mogę zadzwonić jeszcze do 3 pozostałych osób. No jasne, że możesz. Nie podejmuj decyzji od razu. Ja na twoim miejscu zaprosiłabym jeszcze te 3 pozostałe osoby, zrobiła z nimi rozmowę i później zdecydowała. Aha, no w sumie ty masz rację. Wow, dziękuję za podpowiedzi. Wiesz, pierwszy raz szukam pracownika i tak naprawdę nie miałam o tym jeszcze zielonego pojęcia. No wiesz, brak doświadczenia. Jak dobrze, że ciebie mam. Ale poczekam, aż przyjdzie ta pierwsza kandydatka, przeprowadzę z nią rozmowę, no i zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. Okej, jasne, jak chcesz. O rety, mam zgłoszenie, muszę uciekać. Miłej rozmowy kwalifikacyjnej, na razie. No dobrze, w
skoro ta kandydatka przyjdzie, będę musiała gdzieś ustawić jakieś krzesełko, no i przede wszystkim stolik. O, już wiem, rozmowy przeprowadzę na zewnątrz ambulansu. Halo, halo, dzień dobry. Ja przyszłam na rozmowę odnośnie pracy. Czy jest ktoś tutaj, czy przyszłam za szybko? Proszę chwileczkę zaczekać, już schodzę. Proszę sobie usiąść na jednym z tych czerwonych krzesełek. O, rety, już mi się tutaj podoba. Dobra, to ja sobie usiądę i zaczekam. Okej, już jestem, więc w takim razie proszę mi powiedzieć pana zainteresowania. Co pan robi na co dzień? No więc tak, ja szukam pracy, zajmuję się młodszym rodzeństwem, bo mama bardzo dużo pracuje i chciałem jej trochę pomóc. No bo wie pani, w tych czasach to jednak z jednej pensji ciężko jest się utrzymać. No dobrze, to coś już wiem. Następne pytanko moje brzmi, czy pan już pracował kiedyś z ludźmi? Z ludźmi? Nie. Wie pani co? To jest moja pierwsza praca, którą szukam. No bo tak jak wcześniej powiedziałem, chciałbym pomóc mojej mamusi troszeczkę finansowo. Jest nas jeszcze trójka, mama cały czas sama pracuje, no i dlatego szukam pracy. No dobrze, rozumiem. A czy prócz opiekowania się młodszym rodzeństwem, pan ma jakieś inne zainteresowania? Zbytnio to nie, no bo wie pani, ja nie mam czasu. Moje rodzeństwo jest troszeczkę młodsze ode mnie, więc muszę im poświęcać praktycznie cały dzień. No dobrze, czyli w takim razie nie pracował pan nigdy w ogóle w pracy, czyli doświadczenia pan z osobami nie ma. No dobrze, zainteresowań też nie, a pana zalety to jakie to są? Moje zalety to chyba, że się nie spóźniam i że jestem wygadany, no i opiekuję się młodszym rodzeństwem, więc jestem też opiekuńczy. No dobrze, a wadę pan jakąś ma? Czy pan jest z tych osób, które wad nie posiadają? Wadę to taką, że uważam się, że jestem najlepszy, a tak naprawdę to chyba nie jestem najlepszy. No dobrze, w takim razie dziękuję panu za spotkanie. Gdybym się na pana zdecydowała, to będę po prostu dzwonić, dobrze? Dobrze, a kiedy mógłbym się spodziewać tego telefonu od pani doktor? Wiesz co, no nie będę ukrywała, mam jeszcze 3 chętne osoby. Jak zorganizuję z nimi spotkanie, z nimi wszystkimi porozmawiam, to wtedy do każdej z was będę po prostu dzwonić i informować o podjętej przeze mnie decyzji. Dobrze, proszę pani. W takim razie dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. O, rety, strasznie miły ten chłopiec, ale bez doświadczenia. A jak będzie bardzo dużo pacjentów, to on mi w niczym nie pomoże. No nigdy nie opiekował się ludźmi, trochę mi go szkoda, no bo jak słabo finansowo, może bym mu dała szansę. O, rety, no nie wiem, ale jeszcze ja chyba się wstrzymam i zadzwonię do pozostałych 3 osób. No dobra, to ja chyba czasu tracić nie będę i zadzwonię po prostu do pozostałych 3 osób. Mam nadzieję, że dzisiaj się pojawią. No dobrze, telefon wykonany, więc w takim razie mogę chwilkę odpocząć, wejść do ambulansu, napić się świeżej wody i za chwilkę wrócę, bo zaraz przyjdzie kolejna kandydatka. Dzień dobry, to ja, Helena, przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Tak, witam, dzień dobry, już do pani schodzę. Proszę sobie usiąść na tym czerwonym krzesełku, które obok pani stoi. No dobrze, to w takim razie siadam i czekam w takim razie na panią doktor. Dobrze, ja już idę, w porządku, powolutku. Dobrze, dzień dobry, ja nazywam się pani Hello Kitty i dzisiaj przeprowadzę z panią rozmowę kwalifikacyjną odnośnie pracy. Dzień dobry, ja jestem Helena, no i dzisiaj będę na rozmowie właśnie tak z panią rozmawiać odnośnie pracy. W takim razie, co miałabym o sobie powiedzieć?
Zacznijmy może od początku, Pani Heleno. Dlaczego Pani zdecydowała się podjąć właśnie pracę na stanowisku pielęgniarki? Dobrze, już Pani mówię. Opiekuję się od dłuższego czasu już moimi małymi dzieciaczkami, więc jakąś opiekę i obeznanie i wiedzę oczywiście mam odnośnie właśnie opieki nad ludźmi. Bardzo lubię pomagać. Kiedyś nawet pracowałam na stażu pielęgniarki, no ale niestety mnie wyrzucili. Jeżeli mogę spytać, dlaczego Panią wyrzucili ze stażu, to jest bardzo ważne, jeżeli miałabym Panią zatrudnić do swojej firmy. W sumie to tak naprawdę nie wiem. Szef tylko przyszedł i powiedział, że chyba jednak się nie nadaje i mnie po prostu zwalnia. Nawet nie mogłam się dobrze wykazać. O, rety, rety, rety. I po takiej traumie, że tak powiem, Pani chciałaby podjąć pracę z pacjentami? Tak, tak, tak. Zobaczyłam Pani ofertę i od razu byłam nastawiona pozytywnie, że jednak Pani doktor mnie przyjmie i da mi szansę. Od dłuższego czasu szukam już pracy jako pielęgniarka albo niania i wie Pani, nikt mnie nie chce zatrudnić. No dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć Pani zainteresowania, jakie Pani posiada? Moje zainteresowania to w sumie lubię robić zdjęcia, trochę chodzę na siłownię i trochę podróżuję. No dobrze, a gdzie Pani ostatnio była, skoro Pani zainteresowaniem jest podróżowanie? No, ostatnio nie podróżowałam, bo właśnie straszny problem jest z pieniążkami. No wie Pani, jak to jest w tych czasach, czasami jest lepiej, a czasami gorzej, więc podróże musiałam jednak sobie na razie odpuścić. Okej, no dobrze, w takim razie proszę powiedzieć Pani wady i zalety. O jeny, 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 jakie trudne pytanie. Wadą jest to, że jestem strasznie niecierpliwa i się szybko denerwuję, a zaleta no to, że się nie spóźniam. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? No, wie Pani doktor, co to chyba wszystko. No dobrze, w takim razie już coś o Pani wiem. No dobrze, to ostatnie pytanko, które Pani zadam, to ile chciała Pani by zarabiać? O, rety, 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 to pytanie jest zawsze trudne. No to może jako pielęgniarka, może tak z 3000, bo wie Pani, jednak dużo siły to trzeba tutaj z siebie dawać, opiekować się tymi ludźmi i w ogóle. Wow, bez doświadczenia w branży i Pani chciałaby zarobić 3000, uważam, że to troszeczkę spora kwota, no ale dobrze, w takim razie dziękuję Pani za rozmowę, gdybym się na Panią zdecydowała, to będę do Pani dzwonić, możemy się tak umówić? Tak, nie ma żadnego problemu, w takim razie dziękuję Pani za rozmowę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem, do widzenia! O, ja Cię kręcę. Nie spodziewałam się, że szukanie pracownika będzie takie trudne. Jedna przychodzi bez doświadczenia, druga ma wysokie wymagania co do zarobków. Ja Cię kręcę. Co to w ogóle się teraz dzieje w tym świecie? Dzień dobry, jestem Chelsea i byłam umówiona dzisiaj z Panią doktor na rozmowę kwalifikacyjną. Dzień dobry, Chelsea. Proszę usiądź sobie wygodnie na tym wolnym krzesełku i za chwilkę zaczniemy. Więc proszę powiedz mi o Twoich zainteresowaniach. Moimi zainteresowaniami to moda, ciuchy. Uwielbiam chodzić na zakupy. Uwielbiam produkować nowe ubranka. Bardzo się interesują fotografią i uwielbiam robić zdjęcia moich własnych ciuchów. Wie Pani, czasami jak ich nie noszę, robię foteczkę i sprzedaję na specjalnej stronie. Aha, no dobrze, rozumiem. Pani wady i zalety? Ja, proszę Pani, nie mam wad ani zalet. No, moja jedna zaleta to taka, że znam się na modzie i uwielbiam wszystko nowe. Zawsze wszystko musi być, że tak powiem, najlepsze.
Ojej, chyba to nie o to pani chodziło, ale w takim bądź razie, tak. Jestem bardzo opiekuńcza i uwielbiam opiekować się zwierzakami. No dobrze, a czy pracowała pani kiedyś już w zawodzie? Ma pani na myśli, że jako pielęgniarka? Nie, nigdy nie pracowałam jako pielęgniarka. Tak jak wcześniej mówiłam, interesuje mnie moda, więc bardziej w galeriach handlowych. No dobrze, rozumiem. To w takim razie doświadczenia pani w tej branży nie ma. To wiem. No dobrze, to w takim razie dziękuję pani bardzo za rozmowę. Jak się na panią zdecyduję, to wtedy do pani po prostu się odezwę. Dobrze, ja również dziękuję. W takim razie do widzenia. O, ja cię kręcę. Totalna porażka. O, rety. No ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić? Ostatnia kandydatka przyjdzie. Mam nadzieję, że ona coś więcej o sobie powie i w końcu mi się uda znaleźć dla mnie pomocnika. Dzień dobry, ja jestem Świnka Pepa i dzisiaj byłam umówiona na rozmowę kwalifikacyjną odnośnie właśnie pracy na stanowisko pielęgniarki. O, witam, pani Pepo. Dobrze, dzień dobry i zapraszam. Niech pani sobie usiądzie na tym wolnym krzesełku. No dobrze, już siadam, okej, i jestem już gotowa na rozmowę. No dobrze, to zacznijmy może od podstaw związanych z tą branżą. Dlaczego pani się zdecydowała, aby zgłosić w ogóle tutaj pani CV? No i zdecydować się oczywiście na tą pracę. A więc tak, pani doktor, ja jestem z zawodu pielęgniarką. Pracowałam wcześniej jako pielęgniarka w innym centrum medycznym. Pomagałam panu doktorowi, ale niestety musiałam odejść. Było naprawdę bardzo dużo pracy, no i pan doktor już nie miał siły, dlatego szukam nowej pracy. No dobrze, czyli rozumiem, że pani kontakt z takimi nawet starszymi ludźmi również miała, tak? Tak, proszę pani, w mojej poprzedniej firmie przychodzili tylko sami starsi ludzie, więc musiałam naprawdę się nimi opiekować. Czasami nawet wypadało tak, że cały dzień. No dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć pani wady i zalety, no i ile chciała pani by zarabiać? O, rety. Widziałam, że to pytanie odnośnie zarabków na pewno mi nie ominie. No to może pani powiem, że tak z około 2000, z tego powodu, że mam już jakieś doświadczenie właśnie z ludźmi i w tej branży. Moją wadą jest to, że chciałabym jak najlepiej, a zaletą to, że się nie spóźniam, jestem bardzo miła dla ludzi, no i po prostu jestem miłą osobą. No dobrze, pani Pepo, w takim razie ja już podjęłam decyzję, zapraszam panią jutro na dzień próbny. Mój gabinet naprawdę ma bardzo dużo, ale to dużo pracy, poszukuję pomocy pielęgniarki, ponieważ moja koleżanka, która prowadzi helikopter, nie ma jej na co dzień również w moim ambulansie i czasami po prostu brakuje mi już rąk. Naprawdę? Dziękuję! Naprawdę mam tą pracę? No dobrze, to w takim razie jutro będę, tylko na którą godzinkę miałabym się zjawić? Zaczynamy od 10, więc tak za 15:10 niech pani przyjdzie, pokaże pani wszystko co i jak, no i wtedy wiadomo, będziemy się bliżej poznawać i ja będę poznawać panią, pani mnie i zobaczę przy okazji, jak pani pracuje z ludźmi. Dobrze, to w takim razie dziękuję. Jutro będę za 15:10. Przepraszam. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. O, rety. Co za bardzo ciężki dzień. Naprawdę, z czterech osób wybrałam tylko jedną. O, rety, jedna lubiła modę, druga bez doświadczenia, a trzecia chciała w ogóle 3000 bez doświadczenia. To jest jakaś katastrofa. Na szczęście pani Świnka Pepa przyjdzie i zobaczymy, jak jej to wszystko jutro pójdzie. W dzisiejszym odcinku Hello Kitty szukała pracownika, czyli pielęgniarki lub pielęgniarza. Było bardzo ciężko, ale w końcu udało jej się trafić na Świnkę Pepę, która okazała się, że ma również doświadczenie w tej branży i wie, o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczymy sami, jakiej pójdzie
Właśnie tak, w dniu próbnym. Oczywiście, jeżeli chcecie z tym również odcinek, jak Świnka Pepa jest na dniu próbnym u Hello Kitty w pracy, zostawcie koniecznie kciuka w górę, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!